Także gdy nadaje nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra, widzicie Państwo, jeszcze trochę i już wcale nie będzie nawet i policja reagowała, nie będzie straż reagowała, nic nie będzie reagowało. Dlaczego? Dlatego, że po prostu sami bójki wszczynają, sami się kłócą, sami się biją, proszę Państwa. No co tutaj jest w tej Warszawie? Warszawa jest katolicka i jak chodzi na tym przechodzą, no to powinni się jakoś tak sami regulować. Nie, biją się, kłócą się, awanturują się. Jest im wciąż źle, tak jak dzisiaj też. Nawet ktoś tam wzywał policję, to bo kilka razy wzywana policja, no to policja nie przyjechała, bo to ja wzywałam za którymś razem, ja wzywałam policję i policja przyjechała. I to śpiewać, wiesz, no. Błogosław duszo Panu, Panu, a jakie jest Jego imię, czy wiesz? Także mówią, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Jaką małą wiedzę mają, żadną wiedzę mają katolicy z kościołów. I tak samo jak jest życie niekonkretne, niekonkretne podanie, to i policja nie przyjedzie pod ten adres, jak nie powiesz, nie podasz konkretnie. Także jak dzisiaj też na Szeligowskiej przylazł facet, który pracował, a był zwolniony, awanturował się, chciał pobić kierownictwo i nie chciał wyjść, no to nawet jak oni dzwonili na policję, to i ta policja nie chciała przyjechać. A jednak tam, gdzie ja dzwoniłam, policja przyjechała, cywilna policja przyjechała. Także błogosław duszo moja Pana, ale Jahwe, ale Jehowę Boga. Trzeba konkretnie, a nie lelum polelum jak w kościołach, a zdrowaś Mario, a zdrowaś Mario. To przepraszam bardzo, to co? Dla Ciebie Bóg to jest Maria? Już Maria miała swoją działkę, była to niewiasta, niewolnica Jahwe, prawda? Do której Jezus swego czasu powiedział tak: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina Ojca mojego, który jest w niebie. No, także proszę Państwa, takie typy tutaj są w tej Warszawie. Nie to, że tam w Parku Skaryszewskim napadają. Nie, wszędzie napadają. A przykładem takiego chamstwa jest to, jak dzisiaj rozmawiam, mówię, że w mojej klasie, w szkole średniej, normalnie, nikt nie chciał nauczycielki słuchać. Jak pisała, całki, różniczki na podstawach elektrotechniki. Przyszedł dyrektor, mówi, co to za awantury, co te krzesła latają, strzelanie spod pach, co to jest? A że ja jako wzorowa uczennica, proszę bardzo, jest jedna osoba, która wszystko umie na piątkę, na blachę, jak to się mówi, a klasa szaleje. No to taka jest sytuacja w Warszawie. No to jeżeli jest taki motłoch, jeżeli jest takie bydło, no to się co tutaj dziwić, że policja nie chce przyjeżdżać, no. A to co tu śpiewa, no to tu śpiewa od ojca Rydzyka, proszę Państwa, z Torunia. No, także gdy nadaje nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra, idźmy dalej. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 14.21 na Burzata na Stolicy. Zapraszam. Serię trwa wysłuchanie publiczne poświęcone projektowi zmian w Sądzie Najwyższym Autostrad PiS-u. Ustawa ta zakłada, że wszyscy obecni sędziowie tego gremium przejdą w stan spoczynku, poza tymi, których wyznaczy minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro będzie mógł też na czas zmian powołać tymczasowych sędziów Sądu Najwyższego. Opozycja poza klubem Kukiz 15 postanowiła wspólnie działać, by nie dopuścić do uchwalenia tej ustawy, a swoją strategię trzyma na razie w tajemnicy. KFMP odpowie przed sądem za zabójstwo i napaść. Akt oskarżenia w jego sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Prokuratura ujawnia, że złożone przez 27-latka wyjaśnienia były obszerne i drastyczne, ale zostaną one ujawnione dopiero podczas procesu. Jordański żołnierz, który w ubiegłym roku przed bazą wojskową zabił 3 amerykańskich instruktorów, usłyszał wyrok dożywocia połączonego z ciężkimi robotami. Żołnierz ten sądzony był za morderstwo z premedytacją. Informacje kulturalne. Filip
już zapraszam. Dragonstone to tytuł pierwszego odcinka siódmego sezonu Gry o Tron, który dziś ma swoją światową premierę. Seria będzie krótsza niż dotychczasowe, bo będzie liczyć raptem 7 części, ale twórcy w zamian zapowiadają, że niektóre będą dłuższe. Finał ma potrwać 81 minut. Z ciekawostek, w tym odcinku jednego z najpopularniejszych seriali świata, epizod ma jeden z najsłynniejszych piosenkarzy świata, Ed Sheeran. Trio pianistów jazzowych Leszek Mozer, Michel Wolny oraz Niro Rantala zainauguruje jutro w Łodzi 10. edycję Letniej Akademii Jazzu. Impreza w klubie Wytwórnia potrwa do końca sierpnia. Większość koncertów odbywać się będzie w czwartki. Na scenie Wytwórni pojawi się m.in. kalifornijska artystka China Moses, promująca swój nowy album Nightingales. A od środy w Gdyni 13. Festiwal Kultury Świata Globaltica. W przeglądzie wystąpi 12 zespołów i wykonawców z Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Europy. Większość z nich po raz pierwszy w Polsce. Oprócz muzyki prezentowane będą inne dziedziny artystycznego wyrazu, film czy sztuki plastyczne. W Gdyni pojawi się m.in. zespół Refugees for Refugees, utworzony przez 10 rezydujących w Belgii uchodźców z Tybetu, Syrii, Iraku, Afganistanu i Pakistanu. To doświadczeni muzycy, którzy studiowali na najbardziej prestiżowych uczelniach na Bliskim Wschodzie. Koncerty na plenerowej scenie w Parku Kolibki i w Starej Wozowni. Nie żyje Martin Landau, aktor znany z roli w serialu Mission Impossible z lat 60. laureat Oscara za rolę Beli Lugosiego w filmie Ed Wood. O śmierci aktora poinformował jego agent. Martin Landau miał 89 lat. Pogoda. Dziś deszcz głównie na wschodzie i południu kraju, ale popada też w Wielkopolsce. Za chmur od czasu do czasu będzie jednak wyglądać słońce. Na termometrach od 19 stopni w Białymstoku i Zakopanem do 22 w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie i 23 stopni we Wrocławiu. Pełne wydanie informacji Tok FM dostępne jest w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na stronie tokfm.pl/audycje. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Jako pianiszewski przy mikrofonie ze mną studio Lambajce w Gizie Europa. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze raz. Wracamy do rozmowy o właściwie takim, można powiedzieć, no, rocznicowej rozmowy o tym nieudanym tureckim puczu. Jak to jest w ogóle przedstawiane w tureckich mediach, w tureckiej polityce dzisiaj, że co, że udało się obronić państwo, tak? W ten sposób, no, że obchody miały taki charakter, że odbywały się pod hasłem Dzień Demokracji i Święto Demokracji i Narodowej Jedności. W obu przypadkach to brzmi jak Monty Python albo Orwell, bo tak jak powiedziałem, Turcja niestety przeszła całe przez te, jakbyśmy porównali w ciągu mniej więcej 10 lat, drogę od kraju, który był na krawędzi uznania za w pełni wolny, do kraju, który jest na krawędzi uznania za w pełni niewolny. I z drugiej strony, o jakiej narodowej jedności my mówimy? Oczywiście była taka sytuacja, że na przykład ludzie dostawali cały czas od groma SMS-ów z jakimiś cytatami z Erdoana, który jest w ramach sieci komórkowej, nie w ogóle nie chcąc tego, tak? Bo cały kraj został po prostu zalany tymi SMS-ami z jego wypowiedziami. Sam podczas samych obchodów oczywiście połączenie nacjonalizmu z elementami religijnymi, bo były też modlitwy i tak dalej. Kiedyś Turcja była takim krajem świeckim w duchu bardzo takiego laicite francuskiego, wyraźny rozdział religii od państwa, wręcz jakobiński, to teraz jest to, można powiedzieć, że jest, te dwie sfery się przenikają, ale oczywiście to, co wkurza Erdoana, że no parę dni wcześniej opozycja pokazała swój potencjał, organizując właśnie tą wielką demonstrację, na której oczywiście prowadził ten marsz lider CHP, ten właśnie turecki Gandhi Kemal Kılıçdaroğlu, ale w samej demonstracji wzięli udział przedstawiciele też różnych środowisk. Było naprawdę szeroki warsztat, w tym ludzie, którzy kiedyś zakładali nawet właśnie partię. Także dzisiaj mówimy, proszę państwa, o kształceniu Hanki Gronkiewicz, o kształceniu różnych innych takich ludzi, że to kształcenie jest lipne, a wręcz z kompromitacją wychodzi jako to pod psem. Dlaczego? Jeżeli ludzie dopuszczają się takich rzeczy, no to co to za szkoła, która doprowadziła do tego, że kradnie mieszkanie? Co to za szkoła, że gardzi ludźmi, że wyrzucani są ludzie na ulicy, 40 tysięcy warszawiaków wyrzuceni są na ulicę, mieszkanie zabrane, mieszkanie sprzedane. Co to za szkoła doprowadza do tego?
Czy to nie wystarczyłoby wiedzieć, że ludzie są pochodni potomkami Adama i Ewy, że ludzie są różni? Państwo zobaczą ze względu też na cerę. Jechałam 523 do pracy, no i był piękny murzyn dwumetrowy, kudłate włosy, proszę Państwa, a z tyłu siedział taki Polak wielki, no brzydki właściwie, ale taki przystojny i oni się szarpnęli, bo potrącili się, bo to tak w autobusie. No i ten Polak do tego murzyna mówi, a wal się, tak wal się sam, coś tak do murzyna, że Polacy jakby też nie mogą zrozumieć, że właściwie wszyscy ludzie pochodzą od jednego człowieka, od Adama i Ewy. Czy to jest też takie trudne? Ile to trzeba jeszcze szkół kończyć i tych uniwersytetów dziadowskich pod psem, żeby człowiek był taki ciemny? Daj spokój. Wspaniały wiek, bo są w strojach z różnych epok i jak się pytasz, jaka jest odpowiedź, no to się przedstawia ten nieudany zamach. Stroje z różnych epok, albo jeszcze i wygląd, że tak szybko dajemy się zwieść przez wygląd, że ktoś taki ładny, że taki pulchny, jak ta na przykład Hanka czy Tarodowicz, że to takie piękne, że to takie ładne, to dobre jest, tak sobie myślimy. Jaka to szkoła doprowadziła do tego? Co to za ciemnota, co to za ślepota? Jakie przedmioty tępe są wykładane w tego typu szkołach, że ludzie są tacy ciemni po habilitowani? Turecki nacjonalistyczny. Więc nie ma czegoś takiego konsensusu jak we Francji, tak? Przed wyborami nawet, że to było przez aklamację i był przedłużany stan wyjątkowy. Więc mamy pęknięte społeczeństwo, natomiast on przedstawia to jako w ogóle bardzo ważne wydarzenie. Nie ma tak ważne jak, prawda, ten Kurturusz Sawaszy, wojna ojczyźniana Atatürka, tylko tamto to była wojna. A tu był nieudany zamach, no zginęło 250 osób, a tam ginęły tysiące i naprawdę walczono o przetrwanie Turcji jako państwa. To zupełnie to tak jakby, prawda, no u nas pytanie, czy nie znajdujemy pewnych analogii między całą tą kwestią, jak do jakiej rangi urósł Smoleńsk w narracji historycznej, tak? Katastrofa w Smoleńsku, jak się interpretuje, co się tam stało. Tutaj tak samo, tak, że to, co Erdoğan wyciąga w tych swoich przemówieniach też tym rocznicowym, że mamy, prawda, oczywiście jakichś spiskowców zewnętrznych i zewnętrznych, wrogów zewnętrznych i zewnętrznych, oni są wszędzie, mamy tą paranoję, prawda, syndrom oblężonej twierdzy. I to jest, jakby ktoś powiedział w 2006 roku, że tak będzie wyglądała Turcja za 10 lat, no to zdecydowana większość ludzi powiedziałaby, no nie, no chyba pan żartuje. Tak. Z tego co wiem, to polski MSZ wyraził jakąś solidarność z Turcją, z, jak to rozumiem, upamiętnianiem rocznicy nieudanego puczu. Tak, jest tweet polskiego MSZ-u stwierdzający o solidarności i przyjaźni Polski z Turcją rok po nieudanym zamachu stanu. No, trudno to komentować po tym wszystkim, co powiedziałem, jaka jest sytuacja dotycząca praw człowieka w Turcji, co się stało w Turcji w ciągu tego roku. No to jest takie okazywanie sympatii w tym roku to dość specyficzne. Tak, pamiętajmy jeszcze, że w maju był na przykład zorganizowany w polskim Sejmie forum szefów i wiceszefów parlamentów i to byli z bardzo różnych krajów z regionu od Łotwy po właśnie Turcję, Kazachstan, Azerbejdżan. Czyli kraje, gdzie ewidentnie mamy, no szczególnie Kazachstan, Azerbejdżan, są kraje niewolne, tak? No i ale było, na przykład wicemarszałek Terlecki mówił, że chodzi o to, żeby pokazać, że decyzje, które są podejmowane w tych parlamentach, to jest ich wewnętrzna sprawa tych państw i jest to jasny przekaz, że nie chcemy zewnętrznej ingerencji. To są słowa wicemarszałka polskiego Sejmu. Tak więc no, mamy coś takiego, że ewidentnie ten stosunek do Turcji Polski jest empatyczny. Jeżeli by się zastanowić, jeszcze wrócę może na moment do samego tego wewnętrznego podwórka turyckiego, bo nawet jeżeli można powiedzieć, że w pewnym sensie ten pucz był prezentem dla Erdoğana, dla jego wizji kraju, bo zdecydowanie by zrezygnować zdjęć rękawiczki, ja tak bym powiedział. To wcześniej jednak wiele zapowiadało, że Turcja będzie w taką stronę autorytaryzmu zmierzała. No, to w zasadzie
co się stało. Nawet nie trzeba tak, nawet nie trzeba się cofać do 2006, żeby widzieć, że to jest inny kraj, wystarczy, nie wiem, 2012. Prawda? Oni tak tutaj porównują sytuację u Erdoana do polskiej sytuacji, jakby to było to samo. To przecież jest inne podłoże sytuacyjne, psychologiczne, jest wszystko inne, a oni tutaj poprzez kręcenie, tak, chyba, żeby lepiej się wzięli do zaczytanie Pisma Świętego, a nie takie autorytarne gadanie, a i tak nie mają dojścia do władzy, przegrali, no i tak. Że mamy do czynienia z takim osuwaniem się Turcji w stronę autorytaryzmu. Było to związane moim zdaniem z tym, że po pierwsze, czy to jest kraj, w którym polityka wzbudza bardzo duże emocje, jest bardzo wysoka frekwencja, dochodząca do 80%. Politykę traktuje się jak konflikt, jak wojnę czasami, tak? I mamy tendencję też do partii takiej bardziej o charakterze wodzowskim, że polityk musi być charyzmatyczny, wiecowy, taki populistyczny. I część społeczeństwa jest podatna na tą narrację o, prawda, że polityk ma być, rządzić twardą ręką, mąż stanu, to jest, prawda, więc mamy, był ten grunt, który został rozwodniony przez perspektywę europejską. W tych latach 2002-2006 mieliśmy w parlamencie dwie partie, które ze sobą ściśle współpracowały, to jest teraz niesamowite, jak patrzymy, przegłosowały od groma ustaw razem, właśnie dostosowując Turcję do standardów europejskich. W efekcie Turcja rozpoczęła negocjacje akcesyjne. Ale bardzo szybko się okazało, że te negocjacje akcesyjne mają bardzo ograniczone szanse na sukces, ponieważ wybory we Francji wygrał Sarkozy. Mieliśmy coś takiego, że Turcja tak czy siak zawsze będzie krajem, który wywołuje wśród części Europejczyków taką reakcję, że mówią, nie chcę Turcji w Unii bez różnicy na to, czy będzie demokratyczna, czy nie. Po prostu nie chcę bez dużym, biedniejszym, muzułmańskim kraju, tak? A oprócz tego część zawsze będzie krytyczna, ale może zmienić zdanie w zależności od sytuacji wewnętrznej. I teraz osłabła ta perspektywa unijna też z m.in. rozczarowaniem, sporem dla tych środowisk związanych z AKP konserwatywnych, było to, że Trybunał w Strasburgu orzekł, że zakaz noszenia chust na uniwersytetach publicznych to nie jest łamanie praw człowieka. Więc tutaj osłabło to poparcie. I nagle się można było zobaczyć, że to odradza się ten konflikt wewnętrzny tak na ostro. W 2007 mieliśmy masowe demonstracje opozycji i też opozycja wycofała się z parlamentu. Wojsko zaczęło wysyłać maile, wtedy mówiono o tym właśnie postmodernistycznym zamachu stanu, że wojsko przez maile wywiera presję na rząd, bo nie chcieli mieć prezydenta, o którym teraz by marzeli, żeby był taki prezydent, Abdullah Gül, który był prezydentem, którego potem się pozbył Erdoğan, bo był właśnie miękki, tak? Był inny z natury i tak dalej. To wtedy była na niego straszna nagonka tego całego środowiska lewicowo-kemalistowskiego, tak? Świeckiego. I potem mieliśmy coś takiego, że Erdoğan zaczął eliminować, tak narastało w nim to. W 2008 była kolejna sytuacja, sąd, Trybunał Konstytucyjny jednego głosu zabrakło, żeby zdelegalizować AKP, oskarżając ją o to, że narusza rozdział religii od państwa. Co było wtedy, moim zdaniem, bardzo dużą przesadą, naprawdę, zdecydowaną. Więc oni się mieli w ramach tej partii, i jeśli chodzi o Erdoğana, narastało takie przekonanie, trzeba być twardy, tak? Nie odpuści. Po drugiej stronie mamy takie środowisko. Więc kolejne wybory, rosło na nich poparcie i on uznał, że najlepiej jest rządzić poprzez podział, mówić o narodowej jedności, a tak naprawdę zrobić wokół siebie blok, który idzie na starcie z tymi poszczególnymi frakcjami opozycji i wygrywa to, że jest blokiem, a naprzeciwko ma rozbitą, podzieloną opozycję. I ta polityka zaczęła być coraz ostrzejsza w sytuacji, kiedy mieliśmy właśnie konflikt w ramach tej elity, właśnie Fethullah Gülen versus Erdoğan, i kiedy powróciła na ostro kwestia kurdyjska. Dziękuję bardzo. Adam Balcer z Wizy Europa był dziękuję bardzo i moim gościem. 14.37. Za chwilę informacje. Połączenie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji...
Także proszę Państwa, nie ma co tutaj porównywać, bo każda sytuacja w tym samym miejscu, królestwie jest inna, co dopiero jeszcze u Erdoana. No ale jak się kombinuje, się kręci, no oni zawsze kombinują, proszę Państwa. Cyganie katoliccy, proszę Państwa, kradną, bo rodowita cyganka to jeszcze przed uniwersalem żebrze. A zresztą ci cyganie katoliccy, to oni wszystko robią, proszę Państwa. Wszystko umieją, handlując majtkami na bazarze Różyckiego, tudzież na bazarze Szembeka. Pozdrawiamy serdecznie i jak przeczytamy, proszę Państwa, 23 rozdział Ewangelii Mateusza, to wydawać by się nam mogło, że jest to spam. Jak Jezus rzekomo wpadł w furię, jak zaczął wrzeszczeć na tych saduceuszy, na tych faryzeuszy, to Mareczek się wściekł. Aha, a no właśnie, ale każde słowo, proszę Państwa, jest tam w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza bardzo potrzebne, nawet ta jota, najmniejsza litera w alfabecie żydowskim, jest bardzo potrzebna. Dlatego też zapraszamy Państwa do czytania Pisma Świętego, zapraszamy Państwa do studiowania Pisma Świętego i każdą sytuację oddzielnie traktować. Nie iść w ten motłoch, bo widzicie Państwo, że ten świat, tak jak mówią o świadkach Jehowy, czy do świadków Jehowy, a dlaczego was tak mało? A dlaczego was tak mało? A jak dużo, to dobrze, lepiej? Jak jest motłoch, jak jest psychologia tłumu. Zapraszamy tutaj do szpitala psychiatrycznego dziennego pobytu, to nauczą. Nie krytykuj, nie oceniaj, a mów od siebie. No to przepraszam bardzo, jeżeli to jest taki wielki tłum, że jeżeli was więcej, no to co, prawdziwie będziecie mówić? No nie, bo jak jeden drugiego podsłuchuje, jeden drugiego naśladuje i powtarza jeden po drugim, no to nigdy nic nie będzie oryginalne. Dlatego więc poziom szkół wyższych jest mniej niż zero. Jest mniej niż zero. No apostoł Paweł wprost powiedział, chcieli być mądrymi, stali się głupi. A przepraszam bardzo, dlaczego jak taki dziad stoi, kopci peta, papierosy, prawda? Dlaczego on myśli, że okazując, bo to wszystko widać, każdą zmarszczkę, butę taką, taki autorytaryzm, że on jest sobą i on ma prawo rozporządzać swoim własnym ciałem. Potem raka dostanie, on i jego dzieci, straszne konania, bóle, cierpienia, że szok. Jak może taki ktoś rozporządzać swoim ciałem, uważając, że to tylko jego jest sprawa? To nie jest jego sprawa. I tak kręcą w każdym czasie, w każdej chwili, myślą, że Pana Boga oszukają. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. No i tu w Rechodupkach, w Rechodupstwie stołecznego miasta Warszawy, bo to przecież nie jest Anglia, Ameryka, Białystok, tutaj nie ma ludzi prawosławnych, nie ma już nawet i mormonów, ani świadków Jehowy, ani ewangelików, bo ludzie wierzący, ambitni wierzyć w Pana Boga Jahwe nie będą przepadać za handlowaniem majtkami i uganiać się za plotkarstwem, za podawaniem rąk sobie i schlebiać, sprzyjać i łasić się nie wiadomo do kogo. Radio Conchita.